Witam, dzień dobry. Niech nas wieczorem nie zjedzą bobry. Z tej strony RPG Nerdo, a to jest Eyes the Horror Game. To jest taka dosyć już stara gra, w której wcielamy się we włamywacza, który stara się zdobyć worki ze złotem w nawiedzonym domu. No i cóż, właśnie to nawiedzony jest problemem. Zaraz zresztą zobaczycie. Kiedyś już w to grałem, nawet myślę, że nie zapomniałem większości rzeczy, ale dla nostalgii warto. Zastanawiam się, który poziom trudności tu wybrać. Chyba pójdziemy sobie na normalu. To będzie najlepiej. Chciałem po prostu porozmawiać o tym włamaniu. Już sprawdziłem to dla ciebie. Mógłbyś zdobyć przynajmniej 20 worków. Mam klucz do frontowych drzwi. Coś jeszcze? Zrób mapę. To miejsce jest ogromne. Wylogował się. Znajdź przynajmniej 20 worków z pieniędzmi, a wtedy wróć do wyjścia. Chowaj się albo uciekaj przed zagrożeniami. Zachowuj staminę, energię na takie podbramkowe sytuacje. Sytuacje zagrożenia życia. Używaj mapy i oczu, żeby się poruszać bezpiecznie. No. I co dalej? No. Zaczynamy. Podjaśnię, bo tu za ciemno. Nie widać nic. I lecimy. Pierwszy worek. Powiem wam, że gra została zrobiona przez Paulinę Pabis. Polkę. Ona sama całą grę zrobiła. Uważam, że jest naprawdę świetna. Co? Mamy mapę. Ja szczerze powiem, że z tej mapy prawie nigdy nie korzystam. Teraz zmniejszę sobie czułość, bo to jest po prostu straszne. Używaj oczu, aby zobaczyć. No to jest taki przedmiot, który właśnie nam może zrobić grę, albo może nam w ogóle nie pomóc, zależy jak go się użyje. Teraz zobaczymy. Tutaj worek. Pamiętam to jeszcze tu jest. W sumie to lokacja umieszczenia tych worków jest losowe, ale mniej więcej pamiętam miejsca, w których się one produkują. Jest. I drugie oko. No i teraz słychać właśnie, jak ona hałasuje tam, czy ono, czy co to jest. Ten nawiedzony duch jest swoją drogą taki dziwny trochę. On działa w taki sposób, że do niektórych pomieszczeń potrafi wejść, a do innych nie. I w sumie nie wiadomo. Nie wiadomo, do którego wejdzie, a do którego nie. Ja sam wykryłem, tak zauważyłem, że do tego nigdy nie wchodzi miejsca. Do tej kuchni. No, ale dobra. Sprawdźmy, gdzie ona jest. Idzie w ten sposób. Już wróciłem. No, widzicie, taka głowa. Tam, tutaj. Mamy dwa oczka, więc powinniśmy dać radę. Sprawdźmy, gdzie ona tym razem poszła. Jest chyba w piwnicy, tak to wygląda. A to jest piętro, więc idziemy sobie na piętro, tam gdzie jej nie ma. O, nie. Chowaj się. No, do tego pomieszczenia też nie wchodzi, ale nie wiem. A, ona oko drukuje. Dodatkowe takie. Jak ktoś zauważy, to dobrze dla niego. Bo każde oko w tej grze się przyda. To jest kombinacja do safe. No jest gdzieś na tym piętrze na pewno, ten safe. Dobra. I tu nie ma. To idziemy sobie tutaj. Oko. Trzecie. Więcej tu nie ma. Dobra, szkoda. I co dalej? Tutaj kolejne oko. Mamy 4. To powinno wystarczyć. czyli będziemy ostrożni. Tu jest gramofon. No, z muzykę taką puszczę. Ale ja wolę go nie używać, bo może zagłuszyć dźwięk. Nie może rozładowuję atmosferę. O nie. Powiem wam tak. Na poziomie normalnym ten duch nie jest wcale taki okropny, bo w sumie lata minimalnie szybciej niż tego akurat nie pamiętam. Dobra, co dalej? Bierzemy worki. I o czym ja to teraz mówiłem? Oprócz tych worków. Co ja powiedziałem? Powiedziałem, że ona po prostu porusza się szybciej, minimalnie szybciej od nas, ale za to w trakcie biegania jesteśmy znacznie szybsi, więc raczej zwykle uciekniemy. Sytuacja robi się nieciekawa dopiero na wyższym poziomie trudności. Gdzie ona lata? Chętnie bym zobaczył, ale jakoś nie chcę zaryzykować. Chyba się schowam na górę. Ja nie wiem, czy ona tu nie wchodzi. My sobie pójdziemy naokoło. Czyli dobrze nam się wszystko uda zrobić. Moglibyśmy nawet tym obrać. Nie wyjdzie. Tutaj się schowajmy. Ja zawsze robiłem tak, że stawałem w tym pokoju i czekałem, aż ona sobie tutaj przejdzie, żeby po prostu pójść do podziemi. I tak też teraz zrobimy. O, kurczę, zrobiła nas w bambuku. Moje oko też się porąbać. Nie fajnie, nie fajnie. No nic, spróbujemy jeszcze raz, ale to taka słaba strata. No co zrobisz? W sumie to jest najmniejsze ryzyko. Pod ziemią pewnie też znajdziemy jakieś. A idzie sobie teraz tutaj. Dobrze, ty sobie tam idź. A sobie tu zaczynamy. Ona tu często schodzi. Ale to jest mus, żeby tutaj być. O nie. Nice. No to chyba też potrafi wejść. Kto ją tam wie? Idziemy. Udało się. Gratuluję. Dobrze, dobra robota. Czemu nie oddzwoniłeś? Nie mogę teraz rozmawiać. Nie chcę. Co? Czujesz, że coś było w tym domu. Idzie po mnie, mogę to wyczuć. Jest tutaj. No i się rozłączyliśmy. No w sumie nas dopadło. Tylko nie wiem skąd gościu miał czas na to, żeby pogadać. No nic. Jest też coś takiego jak inne poziomy trudności, tak jak już widzieliście wcześniej. Wezmę casuala i wam pokażę, o co chodzi. Chociaż to jest bardzo, bardzo łatwe. No jak widzicie, tylko 12 worków do zdobycia. Duch jest taki wolny, że można przed nim uciec nawet jak... Przed tym duchem ucieknie się nawet jak się nie ma energii, żeby biec. Jest tak wolny. Więc powiem wam tak. To będzie szybkie. Tak mi się wydaje. Mamy klucz do podziemi, więc w sumie moglibyśmy tam zejść. Na szybko. Nie ma worka? Myślałem, że zawsze jakiś tam jest, ale najwyraźniej tak też jest możliwe, że nie będzie żadnych. Oczu też tu nie widzę prawie. Myślałem, że... Nie, na pewno musi być coś. Do pokoju ona często wchodzi. No, mamy tylko jedno oko. Nie podoba mi się to bardzo, no ale sobie poradzę. Schowamy się teraz. Ja zwykle lubię po prostu w ten sposób czekać, aż ona sobie przejdzie, a ja będę mógł na spokojnie wybiec. A, zawracam sobie. I zobaczmy, gdzie teraz pójdzie. Na górę. No sobie pójdziemy na górę. A naprawdę ten duch jest tak powolny na tym poziomie trudności, że w sumie nic nam nie zrobi. Trzeba by było się z nim spotkać chyba na klatce schodowej, żeby nas dorwał. Na klatce schodowej to dziwnie trochę działa, ale... Zapewne jak będę robił osobny filmik z przechodzenia hard mode'a, to zobaczycie, o co chodzi, ale... Mam nadzieję, że nie. Biegnie. A, nie, to tylko ambient. Dobra. Weźmy sobie tutaj dwa worki. I idziemy. Ciekawe, gdzie ona się... No tam. W sumie mam ją gdzieś. No, w życiu nas nie dogoni. No sami widzicie, jak ona jest powolna. To już widzieliśmy. No tak jak mówiłem, żadne wyzwanie. Hard mode to już w ogóle inna historia. Tam jest taka gonitwa. Nie ma szans uciec przed duchem, jak się nam skończy energia. Po prostu nie ma szans. Trzeba się schować i tyle. No i też chyba jest więcej oczu, z tego co pamiętam, ale się zobaczy. Póki co dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakieś pomysły, zastrzeżenia, może byście chcieli coś... żebym ograł jakąś grę, to po prostu napiszcie w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję. Cześć!